Czemu to raz działa, raz nie? Co jest? O kurwa! Działa! Dobrze jest! Szalałem, mój mózg nie działa. Nad nami jest, nad nami jest. Nad nami. No tupie jebany. Ej, przed nami! Przed nami, kurwa, spierdalajcie! Ja pierdolę! Na dwór, nie, tu w prawo, kurwa, nie wiem! Do przodu, do przodu, do przodu! Bajzer, biegnij, kurwa! Uciekaj! Na flanki na przykład. Stary, jak chcesz... O kurwa! Ale git jest, co ty gadasz? Wiem, nie, poczekaj, poczekaj. No wiem. Jest git, ale się trochę zesrałem. Maciek, nie gadaj, że Maciek. Już leje ci się po brodzie, no jak ty kurczę wyglądasz, no. Nie mogę ci podać serwetki, ponieważ wejdę w każdy, proszę bardzo. A, nie możesz się wytrzeć. Jesteś cała uwalana portkami. O, jak dziecko wygląda. Gdzie przyjechałem ja z Dominiką, był Tivold i Martyna, tak sobie siedzieliśmy i postanowiliśmy, wiecie, była późna godzina, już wszyscy po robocie byli, no to można było się napić, nie? No to się kurwa napiliśmy, więc jesteśmy sobie u Tivolta, jesteśmy sobie u Martyny i problem był taki, że żywiliśmy się identycznie tego samego dnia, ja i Dominika, bo zamawialiśmy żarcie tutaj, jak odtykaliśmy rurę w kiblu i zjedliśmy jakąś taką chujową mieszankę jedzenia, która jak się okazuje niezbyt dobrze działa z alkoholem, więc po jakimś trzecim drinie, którego wiecie, ja tak po męsku kurwa na poważnie chciałem wyzerować, okazało się, że w żołądku zrobiły się takie, wiecie, niezbyt dobre miksy I Dominika w pewnym momencie zaczęła potrzebować miski, żeby wydalić niepotrzebne, niestrawione jedzenie. Czy tam strawione, chuj wie. I kurwa, w pewnym momencie jak ja to zobaczyłem, to poczułem, że ja pierdolę, też chyba potrzebuję miski. Więc ona siedziała na balkonie i żygała do jednej miski, po czym przyszedłem ja i zacząłem żygać do tej samej miski co ona. I kurwa mać, żygaliśmy chyba przez pół wieczora. Po czym wróciliśmy na chatę, gdzie wziąłem tą miskę, tą samą miskę, którą trzymam teraz w dłoni i do niej też wymiotowałem. Także to jest historia tej miski. Ona jest umyta spokojnie, albo wiecie co, nie, chuj z tym. Ona wcale nie była umyta, ona jest tak jak była, tak została. Kentucky Gold wziąłem i kurde, nie mieli Kentucky Golda, wszystkie się skończyły i dali mi normalnie Grandera za darmo, chłopie. Kto? No KFC, nie wiem. Popytał debilu, no. Nie tylko mięsożercy terroryzują afrykańskie równiny. Ostre zęby nie są niezbędne. Największe zwierzęta lądowe na świecie mają inną broń. Rozmiar. Słoń afrykański waży tyle, co szkolny autobus. I potrafi rozpędzić się prawie do tej samej prędkości. Sam widok słonia wystarczy, żeby inne zwierzęta rzuciły się do ucieczki. Nawet stado lwów woli obejść olbrzyma szerokim łukiem. Poziom agresji wzrasta, gdy słoń wchodzi w tak zwany must. To okres, kiedy samce zaślepia testosteron. Kurwa, zaraz coś... Słoń jest odurzony hormonami. Ich gruczoły skroniowe puchną i wydzielają intensywnie pachnącą, gęstą substancję. Opuchlizna gruczołów jest bolesna i sprawia, że drażliwe samce stają się jeszcze bardziej rozwścieczone. Kiedy samiec jest w muście, prawdopodobieństwo ataku rośnie. Ważące w sumie 12 ton słonie zderzają się. Dziś pokonany osobnik odchodzi cały i zdrowy, ale przegrani nie zawsze mają tyle szczęścia. pierdolę, nie gram w te gówna jebane, sram na to. Ignite'em? A to już... O kurwa! Ja pierdolę! No nie, kurwa. Nie wolno takich rzeczy. Nie. No nie. Mięśnie napięte. Dobrze? Dobrze. 3, 2, trzymamy nogę w górę. Dzięki! Zając przyniósł mi dzisiaj słodycze. Nad hejterami zapalam znicze. Ja pierniczę, a patrz ma suby. Mój stary mówił mi, że jestem gruby. Bra! Scooby-Doo! Where are you? Pa! Wako ma trzeci tier suba. Mama mówi, że jestem gruba. Ra! Ta. Powiem wam jedno. Skin na kidropie. Fajsonek. Ty, je łopie. Aha. Ale jadę! Właśnie zapomniałem. To prawda. Dobra. No co wam widzowie powiem. O kurwa jebana dziwka. Jebana. Nie mogłem połączyć. Nie no, to jest jakaś kurwa zjebana gra. Ale zaraz rozpierdolę tę gierkę komputerową. To jest jakieś jebane gówno. Dlaczego te kabelki się nie łączą? O, dziękuję, teraz się łączą. What's your name? Trzymam 4! Nie wychodźcie beze mnie! Atak! Szymon, za tobą! Za Szymon! Czekaj na górę, na górę! Idzie! Nie odwracaj się! Chodź! Strzałą na banie kończymy balet. Najlepszy budzik, wycie mamuta nad ranem. Na polowanie jadę kuglarem. Na pełnej piździe przed Neandertalem. Gleba. Atak orła z nieba. Pierwotna dżungla. Puma gryzie kumpla. Trzeci ocet zawiera w sobie spirytus, tak? Więc on odtłuści też to jajo, ale to pierw je umyje. O kurw! Wesołych świąt! Ewentualnie ale był taki filmik, usłabeł wszystkie koty go. Aha, dobra. Diabeł z nowym zwierzakiem. Dinozaur. Ale rogi! Dinozaur na smyczy. Dzięki, Jaskacz. Ale cute. Nie, to jest tego zaurus. To jest żółw. Zepo, to jest żółw. Zepo jak małpa. Naprawdę? Gra w żółwia, bo ja nie miałem żółwia. O, ale to jest śliczne. Czemu ja żółwia nie miałem? Rabuś pyta żółwia o Ej, ale ładnie. Ma wyjebany twój chaos. Zbliża się gaz. Oznaczamy wam nową. Muszę robić dymną jak coś. Nie przejmuj, możesz palić bezpa za czymś, co to jest. Palisz bezpa? Halo, słychać mnie? Halo? Halo, słychać teraz czy nie? Halo? No, tak przerywa cię często. Dobra, nie no, bo ja nie wiem, rucha coś klika. Dobra, bo... spaliłeś. Przed nami, halo! Tak. No nie da się B iść, w sensie A iść jak... Kurwa... Chłopy za bułką, oni gdzie stoją. Taka przerwa taktyczna na pierda.